Mimo, że wycofano wiele substancji chemicznych, które były stosowane w rolnictwie jako substancje grzybobójcze na przykład lub owadobójcze, mówię na przykład o DDT czy PCB, które są zakazane już w wielu państwach na świecie od wielu lat, w tym w Polsce. Mimo to szwedzcy badacze w tkankach pobranych od obumarłych ciąż wykryli te zakazane substancje. W każdym z obumarłych płodów były co najmniej cztery takie zakazane substancje, a łącznie tych substancji wykryto 15. I teraz pojawiają się dwa pytania. Czy te substancje dalej krążą jeszcze w przyrodzie, mimo już ich niestosowania od wielu lat? Czy czasami jednak rolnicy używają ich nielegalnie? Mamy nową koalicję w rządzie Cookies Peace, czyli tłumaczę tym, co nie znają angielskiego. Ciasteczka i pokój. Władza w Indiach na niektórych terenach zmusiła ludzi niezaszczepionych do noszenia insygnii czaszki skrzyżowanych kości. Ma być to po prostu odznaką osób niezaszczepionych. Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały, że wstęp do centrów handlowych od 1 sierpnia będą miały osoby zaszczepione przeciwko COVID przynajmniej jedną dawką szczepionki. Zakaz handlu w niedzielę ma zostać doprecyzowany. Na ten moment coraz więcej sklepów otwiera się w niedzielę i święta pod pretekstem prowadzenia placówki pocztowej. Rząd pracuje nad uszczelnieniem przepisów. O nie! Jesteśmy zgubieni!